Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję czegoś, czego dawno na moim biurku nie widzieliście i nie, wcale to nie jest ten monitor, który jest za mną, chociaż jego testy również będą i recenzja. Natomiast są to głośniki komputerowe, typowe głośniki komputerowe od firmy Edifier Luna Eclipse. Zapraszam na test. Test testem, zdaję sobie sprawę, że w zasadzie ciężko będzie pokazać Wam prawdziwe brzmienie tych głośników z uwagi na fakt, że no jednak mikrofon dźwięk zniekształci, program do renderowania no jeszcze przemieli, dodatkowo YouTube to przemieli, no i Wasze głośniki też to przemielą, więc wyjdzie zupełnie coś innego, chociaż oczywiście z takiego testu też nie zrezygnuję. Natomiast chciałbym Wam pokazać przede wszystkim jedną rzecz. Te głośniki zostały zaprojektowane z myślą o niesamowitym designie. One tutaj są normalnie pomiędzy z jednej i z drugiej strony monitora. Monitor czarny, głośniki również w wersji kolorystycznej czarnej, natomiast są dostępne również w wersji kolorystycznej czerwone, też by ładnie wyglądały. Miałem okazję widzieć na PGA na żywo. Natomiast no, tutaj wygląda całość jednolicie i same głośniki robią naprawdę wrażenie. I bez, moim zdaniem, tutaj chyba zbędnego owijania w bawełnę, design jest ich największą zaletą. Co oczywiście nie oznacza, że jedyną, ponieważ nie można nic zarzucić również Luna Eclipse, jeżeli chodzi o wykonanie. Obydwa głośniki są bardzo solidne. Obudowa wykonana jest z błyszczącego tworzywa, dlatego te nie lubią, jak się je dotyka. Natomiast sprawia wrażenie odpornego na zarysowania i tutaj to nie są głośniki nowe, one już były wcześniej testowane. Ja już również je testowałem no, grubo ponad 2 tygodnie. I muszę przyznać, że nie pojawiła się na nich jedna rysa. Dodatkowo samo tworzywo, choć no wiecie, znacie mnie na tyle, że no nie lubię, bardzo nie lubię błyszczącego czarnego tworzywa. Tutaj spisuje się dobrze, bo się łatwo to czyści i głośniki cały czas wyglądają jak nowo wyjęte z pudełka. No jednak co jakość użytego tworzywa, to jakość użytego tworzywa. Natomiast front zarówno głośnika prawego, który jest tym głośnikiem aktywnym, jak i również głośnika drugiego, lewego, ten też jest prawdopodobnie aktywny, ponieważ sądząc tutaj po jego konstrukcji oraz masie, wydaje mi się, że to też jest konstrukcja aktywna, są pokryte tworzywem, ale już przypominającym gumę. To już nie jest błyszczący plastik. Jeżeli chodzi o same głośniki, to są kolumny w zasadzie dwudrożne. Mamy głośnik nisko oraz średniotonowy i głośnik wysokotonowy. Natomiast jeżeli tutaj się przyjrzeć, widzicie zarówno od dołu, jak i od góry, mamy również głośnik pasywny, basowy, tak zwany radiator, tak? Który dodatkowo pozwala wzbogacić brzmienie tych głośników o bardziej i dynamiczny, i przede wszystkim bardziej obecny w ogóle w samym dźwięku bas. Jak wygląda to w praktyce? Kilka słów w podsumowaniu. No i sami zresztą troszeczkę też posłuchacie tych głośników. No i będziecie, myślę, mogli, że w pewnym, oczywiście bardzo ograniczonym stopniu sami wydać wyrok na temat tego, jak te głośniki grają. Obydwa głośniki są tak naprawdę bardzo podobne. Obydwa przede wszystkim opierają się na dużych, wykonanych z gumy elementach, takich podstawkach. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę na te dwa odróżniające się od reszty elementy. To są zaślepki na gwint, standardowy bodajże 3/4 cala i ten gwint służy nam do tego, aby te głośniki można było zainstalować normalnie na podstawce. Miałem również widzieć okazję nie mniej designerską, jak same głośniki właśnie również na PGA. Wy w tej chwili widzicie film, krótki filmik z tego, jak te głośniki prezentują się na takich podstawkach. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe posunięcie. Co również dodatkowo chciałbym zaznaczyć, to fakt, że podczas mojej rozmowy z przedstawicielem firmy Edifier dowiedziałem się, że Edifier planuje wzbogacić ofertę tych głośników o kolejne głośniki, tak aby realem stało się zbudowanie prawdziwego takiego kina domowego właśnie na bazie Luna Eclipse. Co do wejść i wyjść, w przypadku głośnika prawego od samej góry mamy przede wszystkim wejście na standardowy 3,5 mm mini jack. Tutaj możemy sobie podłączyć no przede wszystkim komputer, ale także wszystkie inne urządzenia, które umożliwiają nam wypuszczenie sygnału audio właśnie tak, aby później to trafiło na 3,5 mm mini jacka, czyli możecie też zastosować przejściówki na przykład z 2x10 na mini jack. Poniżej mamy wejście zasilające do zasilacza sieciowego, a najniżej taka właśnie dosyć nietypowa wtyczka, myślę, że dla większości osób w ogóle takiej wtyczki nie widziała, to jest wyjście na głośnik lewy. Głośnik lewy posiada nic więcej, nie ma tu już osobnego źródła zasilania, natomiast on również posiada taką właśnie wtyczkę
z sześcioma elementami, dlatego też ja przypuszczam, że również jest to głośnik aktywny. I tutaj chciałbym od razu zaznaczyć, że przewód, który jest dodany do Luna Eclipse, jest bardzo porządny. Raz, że on jest gruby, elastyczny, posiada oczywiście zgodne końcówki, to jest długi. Dlatego jeżeli faktycznie w przyszłości Edifier wyda tutaj kolejne głośniki, które umożliwią rozbudowę tego zestawu, tak aby uzyskać prawdziwe kino domowe, to nie będzie problemem długość przewodu, która zazwyczaj w głośnikach komputerowych jest po prostu krótsza niż w przypadku takich głośników satelit do kina domowego, więc bez problemu będziemy je mogli naprawdę bardzo, bardzo szeroko rozstawić. Ja tutaj miałem szeroko na biurku rozstawione, tak jak widzieliście, a przewód był jeszcze taki zapas, że on niemal dotykał dołu. W moich rękach znajduje się jeszcze jeden bardzo fajny element, czyli pilot. Pilot, który Edifier dodaje właśnie do Luna Eclipse od razu. One też są sterowane zdalnie, mimo tego, że są to głośniki komputerowe. Natomiast jego funkcjonalność jest bardzo podstawowa. Posiada on tylko włącznik, wyłącznik oraz regulację głośności. Nie wspominałem wcześniej, że Edifier Luna Eclipse są to głośniki, które również wspierają standard Bluetooth. I tutaj mamy dodatkową możliwość sterowania naszym odtwarzaczem muzycznym, na przykład w telefonie, za pomocą przycisku na panelu dotykowym, który znajduje się na lewej krawędzi prawego głośnika. To, że ten prawy głośnik oferuje dodatkowe możliwości sterowania, dowiedziałem się tak na dobrą sprawę najpierw z opisu, potem sprawdzam, tak? Dotykam, przytrzymuję to dłużej, nic się nie dzieje. O co chodzi, tak? I teraz słuchajcie, najlepsze, nie uwierzycie, odważyłem się i żyję. Nie jak typowy Polak, przełamałem to i sięgnąłem po instrukcję obsługi. No i co się okazało? Że faktycznie sterowanie funkcjami w telefonie, takim jak pauza, play, plus dodatkowo oczywiście przewijanie utworów, poza standardowymi jak włączenie, wyłączenie, no i regulacja głośności, mamy te funkcje również na tym panelu dotykowym. Jeżeli w ogóle chodzi o obsługę Bluetooth, to pod tym względem produkty Edifiera są dostosowane doskonale. Zaraz pokażę Wam, o co chodzi, troszeczkę popowiadam, bo nie wszystko będę Wam w stanie pokazać. Na głośniku prawym, jak widzicie, mamy czujnik oczywiście od pilota, zdalnego sterowania, plus diodę, która sygnalizuje nam tryb pracy. Dioda świecąc się na czerwono oznacza, że aktywne jest wejście liniowe, natomiast świecąc się na niebiesko oznacza aktywność wejścia Bluetooth. W naszym telefonie, w naszym smartfonie włączamy sobie funkcję Bluetooth, następuje wyszukanie urządzeń, mamy od razu informację, że Edifier Luna Eclipse są dostępne, natomiast nie są jeszcze sparowane. Naciskamy więc, aby sparować. W tym momencie czekamy na parowanie i momentalnie zostaje nasz telefon sparowany z głośnikami bez wprowadzania dodatkowych haseł. W tym momencie głośniki automatycznie przełączają się w tryb Bluetooth. To mi się naprawdę bardzo podoba we wszystkich głośnikach Edifiera z funkcją wsparciem dla Bluetooth. I dioda jest, sygnalizuje nam gotowość do pracy. Wejdziemy więc sobie teraz w muzykę, włączę cokolwiek, pewnie mi YouTube albo zablokuje, albo będzie kazał wyciąć, także zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Puścimy cokolwiek. No, zobaczymy, co mi mogą zablokować. No, zobaczymy to. Ok, poleci sobie pioseneczka. Nie za głośno. Dźwięk powinniście słyszeć, mimo że używam w tej chwili mikrofonu krawatowego. No i teraz co? Telefon sobie odkładam, tu go będziecie widzieli, nie ruszam go w ogóle i dźwięk mogę, naciskając wszystkie trzy przyciski razem, zwyczajnie zastopować. Co ważne, zarówno zastopowanie dźwięku, jak i później włączenie go z powrotem odbywa się bez nagłego skoku głośności i to jest jedna z kilku zalet. Kolejna rzecz, czyli przewijanie utworu. Nie musicie nic przytrzymywać, wystarczy palcem przejechać po panelu dotykowym w górę, aby cofnąć się do początku danej piosenki lub w dół, aby przejść do następnego utworu. A w tym momencie akurat w playliście jest tylko jeden, natomiast słyszycie, że następuje pauza, po której to by wszystko normalnie leciało. Zaraz zobaczymy. Cofnę się i będę miał więcej kawałeczków do wyboru. Dobra, teraz polecą wszystkie. Więc od razu lecimy sobie z następnym. No i wszystko, jak widzicie, działa. Natomiast te funkcje nie są wspierane na pilocie. Jeszcze raz to podkreślę. Wsparcie dla obsługi dodatkowych funkcji Bluetooth oferuje tylko i wyłącznie głośnik. Jeżeli tylko znudzi nam się słuchanie muzyki z naszego telefonu, wystarczy w telefonie wyłączyć funkcję Bluetooth, a głośnik automatycznie przełączy się z powrotem, o ile oczywiście jest podpięte aktywne, tryb wejścia liniowego.
Teraz będzie taki bardziej test praktyczny, z tym, że no mówię, zdaję sobie sprawę, wy też zdacie sobie sprawę, powinniście z tego, że nie jesteście w stanie usłyszeć, jak te głośniki naprawdę grają. Będziecie musieli się tutaj zdać na moją opinię i wrażenia z odsłuchu tych głośników. Natomiast taki test praktyczny na wejściu już liniowym. Tutaj standardowa biblioteka YouTube, to powinniście znać ten kawałek. Same głośniki naprawdę mają dużą moc, po ponad 70 W w RMS-ie, a ta wielkość o tym no, nie powiedziałbym. Ja się teraz wyciszę, zdejmę sobie mikrofon, tak żebyście mogli posłuchać troszkę tego. Zmienimy sobie teraz trochę klimat, może z popowego na coś rockowego i jakiś taki kawałek, gdzie będzie można troszeczkę posłuchać również tego, jak rozgraniczone są kanały stereo. Ściszymy, tak żebyście mnie słyszeli. No, ja teraz powinien być dla Was dobrze słyszalny. I wyłączymy sobie głośniki. Jest to kolejna zaleta. Zarówno wyłączenie, jak i włączenie głośników nie odbywa się z takim raptownym skokiem głośności. Tym bardziej nie ma żadnego trzaśnięcia, ponieważ dźwięk jest zgłaśniany do poziomu, jaki mieliśmy wcześniej ustawiony. Nie skokowo, a płynnie. Posłuchajcie jeszcze raz. Głośniki wyłączone i włączam. Oczywiście, jeżeli głośność jest ustawiona wyżej, no to w tym momencie ta różnica jest bardziej słyszalna, że jest to płynne zgłośnienie. Natomiast to też jest zaleta, że to włączenie nie odbywa się w sposób nagły, ale nie trwa długo, ale jest liniowa, a też dosyć krótkie. Ja celowo ominąłem wcześniej wszystkie informacje związane ze specyfikacją techniczną tych głośników, ponieważ te zostaną zawarte w recenzji tekstowej. Oczywiście serdecznie Was zachęcam do zaglądania na stronę naszego portalu. Link znajdziecie w opisie tego filmu i tam zapoznacie się też oczywiście zaraz na początku recenzji ze specyfikacją techniczną tych głośników. Natomiast czas na podsumowanie, kilka słów uzupełnienia odnośnie chociażby funkcji Bluetooth, no i moje wrażenia przede wszystkim, jeżeli chodzi o użytkowanie tych głośników. Zacznę od uzupełnienia funkcji Bluetooth. Nie wspomniałem, jak wygląda kwestia łączenia się z głośnikami po stracie sygnału oraz jak wygląda zasięg. Jeżeli chodzi o zasięg, on wynosi ponad 20 metrów na pewno, ponieważ ja tutaj mając je umiejscowione mniej więcej w centralnej części mieszkania, nie jestem w stanie, oddalając się nawet w najdalszy kąt mieszkania, stracić zasięgu. Zasięg jest zawsze, nie jest zrywany, mimo tego, że po drodze są oczywiście przeszkody również w postaci ścian. Mieszkanie 50 parę metrów kwadratowych, tam około 57, czyli jest naprawdę dobrze. Zasięg nie jest również tracony, jeżeli głośniki zostaną włączone i podłączone na jednej części mieszkania, no także na drugiej części mieszkania, jest to jest telefonem, też ten zasięg cały czas jest, nie jest zrywany. Co natomiast, jeżeli zasięg zostanie zerwany, tutaj te głośniki miałem okazję testować w taki sposób, że po prostu wychodziłem tak dalej na korytarz, to jest śmieszne, ale tak jest, no niestety uroki mieszkania, no i kiedy słyszałem, że dźwięk został utracony, połączenie zostało wyrwane, wracałem i co się chwali, to prawie że natychmiast po wejściu w obszar zasięgu działania głośników i oczywiście telefonu, te ze sobą parują się ponownie, zostaje znowu przełączony tryb liniowy na Bluetooth i muzyka jest odtwarzana po prostu dalej. Także duży plus za to i naprawdę brawa, ponieważ jeżeli chodzi o Bluetooth, to korzystanie z tych głośników od Edifiera, nie tylko zresztą Luna Eclipse, jest naprawdę bardzo komfortowe i co ważne, jakość dźwięku odtwarzanego przez Bluetooth, a w stosunku do połączenia liniowego nie ma tragicznej różnicy, bo również dźwięk po Bluetooth jest dobry. Co do samej jakości dźwięku.
Co do samej jakości dźwięku, no to tutaj przede wszystkim bardzo zdziwił mnie trochę fakt, czy nawet rozśmieszył, że sam przedstawiciel Edifiera stwierdził, że te głośniki lepiej wyglądają niż grają. No takiej tragedii nie ma, ponieważ głośniki grają dobrze. Być może troszeczkę tłumaczy to fakt, że nie lubię takiego dźwięku z mocnym basem, typowo basowego. Wolę, jak bas nawet jest wycofany, aniżeli przeważa nad resztą pasma. Natomiast tutaj w tych głośnikach go nie brakuje. Nie brakuje go, on nie jest przeważający. Moim zdaniem jest wystarczająco dużo tego basu, tych tonów niskich w całym paśmie i moje oczekiwania spełnia w zupełności. Na pierwszy plan wysuwają się niestety, ale tony wysokie. Trochę mi brakuje tutaj średnicy, choć ta też jest słyszalna, natomiast ja bym wolał delikatnie te tweetery troszeczkę przyciszyć, a zostawić więcej miejsca dla tonów średnich. Co jeżeli chodzi o separację kanałów, no tutaj największych uwag nie ma. Myślę, że sami mieliście troszeczkę możliwość odsłuchania na tyle, na ile to jest możliwe. Jeszcze zresztą renderując ten film będę faktycznie słyszał, na ile zostało to oddane. Natomiast, no w sumie z mikrofonu krawatowego nie bardzo, ale zobaczymy. Natomiast tutaj naprawdę ta separacja kanałów jest doskonale zachowana. No i co ważne, głośniki nie muszą stać nie wiadomo jak daleko od siebie, aby bez problemu dało się rozkoszować dźwiękami muzyki stereo, tak? Co ważne, że również, znaczy ważne jak ważne, to raczej bardziej ciekawostka i przypomnienie, że producent zapowiada rozszerzenie możliwości tego zestawu o kolejne głośniki, tak aby realnym stało się stworzenie prawdziwego kina domowego właśnie na bazie głośników Luna Eclipse. Mamy już dostępne w sprzedaży podstawki, które pozwalają na postawienie tych głośników, na przykład obok telewizora, jeżeli macie jakoś fajnie urządzenie, mieszkanie i te głośniki by dla Was, do Was pasowały, no to jak najbardziej, tym bardziej, że one dostępne są również w wersji kolorystycznej czerwonej, takie jak widzieliście wcześniej na tym filmie. Mi osobiście bardziej do gustu jednak przypadają czarne, mimo tego, że mam tutaj błyszczące tworzywo, natomiast to się nie rysuje, a jak już jest zabrudzone, łatwo się czyści. I to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o recenzję tych głośników. Ja serdecznie Was zapraszam do zaglądania na łamy naszego portalu. Tam znajdziecie przede wszystkim te informacje techniczne, a jeżeli coś nawet teraz pominąłem, będzie tam to uzupełnione. Ode mnie to jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podoba, łapka w górę i widzimy się w następnych filmach.